Cześć! Witam Was serdecznie na kolejnym filmie z Dnia Troczowania. Tym razem zawitałem na naszą królową Pomorza, czyli na Parsentę. I zapraszam Was na ten film. Jesteśmy nad Parsentą. Zaraz zaczynamy. Miałem zciągnąć naklejeczkę. Prototyp. Mówię. Trociówy. Prawdopodobnie na 2,22. Może jeszcze 2,21. Będziemy patrzeć, badać. Piękna, mocna wlewa, potężny zakręt, fajne uspokojenia i takie te połączenie grubego tego głównego prądu, ciekawe miejsce. No i pod nami tutaj te krzaczki, też bardzo ciekawe miejsce. Nie wiem, czy da radę połowić wzdłuż przy burcie, ale na pewno spróbujemy jeszcze. No pierwsze wejścia robię bardzo krótkie, rzuciki, tak naprawdę koło mnie wkręcam przynętę. Lubię, jak tak na głowę się wkręci. Przynęta. I często jest branie. Przy krzaczku też dobrze jest tak, o, żeby on przy krzaczku ładnie zapikował. I go tam chwilę podtrzymać. O. No tu będzie ciężko do obłowienia, chyba będę zaraz siedział w zaczepie, w tym krzaczku w dół. Gruba woda. No jak już Wam wcześniej wspomniałem, trzecia moja wyprawa w tym roku, no i królowa. Mamy przepiękną pogodę, tak lekko przytłumione światło jest na razie, nie ma słoneczka, ok. Ciepło. Dzisiaj nie mrozi, co prawda, delikatnie jeszcze na trawkach widać taki szronik, w nocy było minus 1, ale teraz już jest chyba 0, bezwiecznie, także naprawdę jest przyjemnie. Tym razem na wyprawę namówiłem Tomaszka, naszego mistrza szczupaków. No nie łowił nigdy troci. Oczywiście jestem z Jarkiem, no bo jakby mogło być inaczej. Jestem z Jarkiem gdzieś, Jarek jak to Jarek, gdzieś tam biega, o, chyba go widzę w oddali, po swoich metach, sam dla siebie. No namówiłem Tomaszka. Tomaszka namówiłem, więc liczę na, kiedyś był taki fajny artykuł, nie wiem w jakiej gazecie, prawo frajera, tak? Liczę na te prawo frajera, że może uda mu się złowić. Ja złowiłem na swojej pierwszej wyprawie troć na słupi. Jakaś tam 60 parę, chyba ponad 2 kilo. I przeżyłem piękną walkę ze styczniowym sreberkiem, czyli z białasem. Także niezapomniane chwile do końca życia. Jarka się muszę spytać, czy złowił na pierwszej wyprawie swoją troć? Być może, że też. Chociaż później go spytamy. A Tomaszek może złowi na swojej pierwszej wyprawie troć, więc miejmy nadzieję, że prawo frajera w tym wypadku też zadziała. Uzbroiłem go w
sprzęcik tutaj, nic innego jak wędka Toshido 2,90 do 30 gram, kołowrotek Harami, plecionka 0,16, niech śmiga, podstawowa, podstawą przynęt wiadomo, że u nas Dorado i Hoganik, troszeczkę tam zbieraniny jakieś łowi, miejmy nadzieję, że złowi. Woda fajnie się prezentuje, taki jak na parsentę może i niski poziom, ale fajny poziom do łowienia, bo w miarę dostępna jest. Widać, że nie jest to potężna parsenta, do jakiej jestem przyzwyczajony, a nie byłem już na niej, nie chcę mi się teraz liczyć, ale jeżeli chodzi o kelta z 10 latek na spokojnie, bo tam wiadomo, że letnio podjeżdżałem pod sterniaczki, ale keltowo chyba z 10 latek nie więcej przerwy, także po długim po długiej mojej nieobecności w końcu tu jestem. Woda tu zawsze jest kawał grubej wody, głęboka, więc mimo, że jest ta niżówka, to naprawdę jest gdzie podać i jak łowić. No i będziemy, było, nie było, będziemy teraz szukać, tropić tą naszą piękną, polską troć wędrowną. Mamy Jarka. Jarek, złowiłeś na swojej pierwszej wyprawie trociowej rybę? Miałeś prawo frajera? Było, było. Było. Ja na słupi złowiłem, no. Na słupi, pierwsza wybrana. Nie dużą rybkę taką z 50 chyba dwa. Kurde, troć. Kelcika, czyli działa. Działa. Widzicie, działa prawo frajera. Dwóch frajerów macie przed sobą. U nas zadziałało, zobaczymy czy trzeci frajer złowi. Jeszcze przecież nie jeden z kolegów złowił tak no samo. Tak. No twój kolega to w ogóle wszystkich zdeklasował, trzy ryby na pierwszej wyprawie, nie? Mhm. No. Grzesiu tak samo, nie? Łososia na pierwszej wyprawie. Grzesiu też, no też pozdrawiamy. No. Czyli działa, no działa. To często słychać właśnie, że ktoś łowi może inaczej, niekonwencjonalnie. Może robi coś właśnie takiego nietypowego, a po prostu może właśnie tak zapisane jest w gwiazdach, tak? Że ma złowić. Nie, po prostu łowią inaczej. Łowią inaczej, nie? Łowią troszeczkę może inaczej, nie? Niż inni. No ja pamiętam jak ze mną, to nie wiem czy to była pierwsza wyprawa, Krzysiu Ocimek, tak? Krzysiu Ocimek ze mną złowił, to może i była jego pierwsza wyprawa, na pewno jedna z pierwszych, pierwsza ze mną i złowił piękną rybę, 60 parę samsa, no też fajna ryba, też byłeś wtedy. Później długo jeździł sam albo gdzieś tam nie chodził ze mną, no i w tamtym roku znowu tak się troszeczkę mówię, chodź tu koło mnie. I po chyba 7 czy 8 czy iluś latach, nie pamiętam, złowił kolejną. No, trzeba niestety tą rybę też potem wychodzić. To jest rzadkość, że tyle ryb, ale znamy wiele osób, co nigdy nie złowiło, albo złowiło po tych 5, 6, 7 latach naprawdę sporych wyjazdów rybę. No i takie długie przerwy, nie? My tam jakoś łowimy, nie? Systematycznie w miarę. Oprócz dzisiejszego roku. Znaczy oprócz tego roku, trzecia, ale nie no, trzecia do trzech razy sztuka, dzisiaj musi być rybka. No, trzecia wyprawa, wiesz. No. Musi być. Zazwyczaj tyle byliśmy na otwarciu sezonu. No, 3 dni. No nic, no walczymy. No. Mam nadzieję, że nie pokażecie jak ta ryba wygląda. No tak, ale my już też, ja też nie mam ciśnienia. Wiesz dlaczego? Bo już się nałowiliśmy tych ryb, nie? To też jest dobre. Ale chcielibyśmy właśnie Tomkowi pokazać jak ona wygląda i go zarazić. Zarazić go tym wędkowaniem. Będzie może kompan. Zawsze siadaliśmy wieczorami, wiesz, jakieś tam kieliszeczku wieczorkiem, co się działo. I dyskusje. To jest najlepsze w ogóle z tego wszystkiego, oprócz tych ryb. Potem właśnie ten cały, ta cała taka tajemniczość tych wieczornych, nocnych rozmów przy delikatnym drinku, wspólna kolacja, wspólne śniadanie, jajecznica zawsze na jakimś tam buciusiu, nie? To właśnie przede wszystkim integruje, a po drugie no to jest właśnie ten klimat, niepowtarzalny klimat, nie, że tylko na ryby i do domu. Dokładnie. Tylko ta integracja, no tego nam w tym roku zabrakło, miejmy nadzieję, że w przyszłym to wróci do normy. Tu jest bardzo ciekawie, bardzo wolno, pełno drzew. Spróbujemy znaleźć sobie trochę miejsca do obłowienia. Chyba spróbujemy tutaj zmienić woblera. O, szykuję tam na dole. Tutaj te krzaczki muszą łowić.
Nieraz widzicie, trzeba sobie samemu zrobić miejsce. Fajny zakręt, niedostępny. Troszeczkę musiałem tutaj popracować, żeby ułożyć wędkę. Ale takie miejsca też mają swój klimat. Wiemy, że nikt wcześniej tu nie rzucał. No chyba, że z drugiej strony. Próbujemy. Co tam szukasz? Srebrniakowe blaszki. Srebrniaka. Srebrniaka, no pewnie, coś tam weszło. Srebrniaka. To dobrze, walcz, widzę. Mówią, że z twoim szczęściem złowisz dzisiaj. Będzie ryba. Zobaczymy. Tylko nie przesadzaj, nie? No. Żeby nie było tak jak na zakończenie sezonu, nie? Już chociaż tak do metra. Dobra, żeby no. Nie było. Żeby nie było, no już bez przesady. Ja idę teraz po rybę. Piękny układ. Zobacz, widzisz? Patrz. W ogóle tu jest... Nie obawiałeś, tu nie ma dostępności, nie? Tu ten łuk. Słuchaj, łapałem. Tam przebiłem w te krzaki. Aha, stałem, dałeś. Tylko wszystko obrzuciłem. No, tu jest fajny układ, zobacz. Tu, teraz to, przejście. Tu krzaczek, dobry układ. Idę tu się gdzieś wcisnę i próbuję. Wszystko obrzuciłem. Dobrze, walcz. Trzeba walczyć. Ciężko, niedostępna, nie? Ale też nie schodzona. Dużego tego woblera założyłem, leciutko tonącego, żeby się fajnie wkręcał z drugiej strony. Choć wolę pływające delikatnie. Fajny kolor. Duży wobler. Agresywna, wolna praca. No zobaczymy. Jeszcze Hogana dzisiaj nie założyłem, później założę może właśnie Hogana. Jarek miał branie na Hogana, nie? No, mówi, że w tego okonia miał branie, nie? Takie na krótkim już, tak mówi, takie buf. W pierwszym chyba tam jakimś tam rzutach, potem rzucał nic, prosił mnie, żebym nie poprawiał po nim, żebym mu zostawił to na powrót. Mówię, no dobra, ja już powinienem rzucić, ale już dobra, mówię. Mówi, aż ci wystawiłem, złowiłeś. Nie, to trzeba uszanować. Niech spróbuje potem na wiesz, na poprawkę, jak będziemy wracać. Fajne też miejsce. O. Krzaki. Więc może mu się uda. No, jakieś takie patyki potem leżą. No dobra, najwyżej zahaczymy. Kto nie ryzykuje, szampana nie pije, nie? Tam poniżej takie gałęzie. No tak właśnie myślałem, wiesz, ale najpierw chyba to miejsce obłowię sobie na spokojnie. I w sumie można by takie śniadanko, nie? Bo to chyba ta pora nawet koło tam 10. A ty robisz przerwę. Ajajajaj. No dawaj. Gdzie nie zrobisz, to haczysz. Ajajajaj. Wszystko przeszkadza w tych krzaczorach, nie? Tam jest dobry krzak. No widzę, że nie mam wyjścia. Zostawiam kij, idę do was zjeść. Oj, wyjdę tutaj tym dołem. Skoro jecie śniadanie, to ja zjem z wami.
Nie ma to jak śniadanie nad wodą. Nie, tak jadam. A co z tym ogniskiem? Ognisko później, no 10. Ognisko tam, jak skończymy tu te zakręty, to myślę, że będzie za 2 godzinki. Wtedy zrobimy sobie ogień i przejedziemy, nie? Zrobiliśmy sobie pierwszą przerwę taką śniadaniową. Koło 10 mamy. Tomek jak zwykle zaskoczył, nie? To nie łódka. A on 1,5 litra zupy ogórkowej nam przyniósł. A jak? Macie. Proszę bardzo. 3 miseczki są. Ognisko odłożymy na później. Późne. No i jest po prostu git. I tyle. Za duży, wiesz? Głowy, głowy. Jest! Kroty! Siła! Musiałem go tak sposobem. Jest potęga! Myku! Jest moc! Piękny srebrniaczek! Srebrno, no. Piękny srebrniaczek, no. Zakręcony, wiedziałem, że jeszcze raz zakręcony. No pięknie. Mamy rybkę, Jarek ma rybkę. Nie wiem, kamerka chyba z usiłą rzeczy martwych się nie nagrał hol. Ale zobaczcie, piękny średnie. O, piękny, naprawdę. Naprawdę piękny średnie. 50 parę będzie. No, piękny srebrniaczek. Łowca. No, Tomasz może uratował, trochę telefonem nagrał. Ja niestety. O, dobra. Dobra. Było trochę dramaturgii. Nie chciał na początku wejść do podbieraka. Super. Ścielatko pleciona. Pięknie. No i widzieliście. Jaruś złowił piękne srebro. Zmierzyliśmy później rybkę 79 cm. Naprawdę świeża ryba z morza. Potężnie silna, ja już dobiegłem na koniec, kamerka mi się nie włączyła, świecę zrobiła tam chyba jedną czy drugą, naprawdę jeździła troszeczkę na ogonie, także przeżył, niesamowite emocje, to pokazuje, że warto i naprawdę ten trzeci dzień tutaj Jarkowi został wynagrodzony. No teraz jeszcze ja czekam na swoją rybę, no i oczywiście Tomek na swoją pierwszą. Widać, że też jest sreberko w wodzie, no mamy info, że było wczoraj powyżej nas z 15 km, parę sztuk padło, więc teraz właśnie może być tu gdzieś w naszych rejonach. Czyli od takiego klasycznego łowienia keltowego, wolno, nisko, pod burtami. Oczywiście tak sreberko też może wziąć, ale na pewno trzeba będzie może na chwilę obrotówkę, może woblerek troszkę mniejszy i tak w pół wody, delikatnie wyprzedzając rzut. Na pewno wszystkie wejścia typu wlewy, okolice krzaków, parę rzutów trzeba będzie zrobić i liczyć też na ten łód szczęścia. Może się coś wydarzy na końcu zestawu i może te sreberko też weźmie. No na pewno nowy duch. Dużo pozytywnych emocji, wiara, jeszcze większa wiara w ten końcowy sukces. Także nie marudzę, tylko Dalej chodzę po rzece i szukam dobrych miejsc i czekam na swoją rybkę.
Zobaczcie, w jakie miejsce tutaj wszedłem. Same krzaczory. Jest ciężki, ciężki, bardzo ciężki teren. No ale próbujemy wchodzić wszędzie. Podawać wszędzie. Bardzo mocno zwężona tu rzeka. Sporo patyków, troszeczkę spokoju przy brzegu. Może tutaj coś się wydarzy. A nie po drzewach. Chyba się rozpala to wiesz. Tak, tradycyjnie. Nie mogło być inaczej. Musi być ognisko i zaraz będzie kiełba. Tym bardziej, że zasłużyliśmy. No, co prawda może Jarek zasłużył, no ale brać wędkarska i team liczy się razem. Także na pewno zasłużyliśmy na tą kiełbę. Kto pomagał? No właśnie, kto podbierał, kto nagrywał. Tomasz nagrywał, Jan, ja podbierałem, także wspólnota była. Teraz wspólnie sobie zjemy kiełbaskę. Chwilę pogadamy, odpoczniemy, pijemy herbatkę i do wieczora grubo ramy. Fajna wlewa, spokój, spokojny prądzik. Będzie za głęboki, to założę płytszy wobler. A, delikatnie tak. Kurde, fajne miejsce, ale już nie mówię o tej wlewie, tylko... Tutaj o tym całym takim spokojnym prądzie, rozmyciu. Typowa keltóweczka, naprawdę fajnie. Ciemno, krzaczki. Zobaczymy, czy coś się uda tu przyłowić. Kurde, muszę uważać, bo on tak leci. No naprawdę śmierdzi tu rybką. Znaczy takie te krzaczki z drugiej strony to jest piękna sprawa. Oczywiście tutaj trochę mi to drzewo przeszkadza i tym razem za blisko rzuciłem. Chciałem iść, no ale no nie mogę. Muszę takie miejsce obłowić. Dobra, parę rzutów dla spokoju ducha zrobiłem. Trzeba iść dalej. Kurde, no tak gryziemy tą wodę, nie? Tyle dobrych miejsc. Faktem, że ten srebrniaczek uratował dzień. Ale gdzie te kelty, gdzie te brania? Tomasz, ty musisz złowić. Nie ja możesz. Poznaję, albo nie tajniki, ale prawo będzie. Frajera, no ty musisz złowić. To tak się nie da, że ty nie złowisz. Będzie lepszy.
Kurde, nie widać już. No i wyłaniam się dla was z ciemnej otchłani. Tu przede mną kroczy mój mieści Jarek, już go nie widzicie. No walczyliśmy, tak jak widzicie, do samego końca, ciemno. Nie wiem, czy w ogóle mnie widać. I nic więcej nie dało. Nic więcej nie dało, także ja i Tomek kończymy bez ryby. Jarek tak jak było, z pięknym srebrem. Ale jak zwykle było mega. Walczyliśmy do końca. Bo tak trzeba, przeżyliśmy piękną przygodę, piękny hol, piękne podebranie. Także no, na pewno było warto dla tej ryby jechać i tutaj być nad tą rzeką. Bo ona jest nieobliczalna i ta ryba jest nieobliczalna. I tak naprawdę nie wiemy, kiedy co się wydarzy i będzie nam dane złowić taką rybę. Jeżeli wam się podobało, dajcie lajka, napiszcie w komentarzu. Może jakieś pytanie macie do mnie, może chcecie na coś zwrócić uwagę, więc do tego was namawiam, żebyście o tym napisali. Dzięki oczywiście wam za subskrypcję, dzięki też dla nowych oglądających i oczywiście jeżeli wam się podobało, to też zasubskrybujcie kanał, bo myślę, że warto. Jeżeli w ogóle mnie widzicie, a ja tu dla was, widzicie, chodzę po krzaczorach zaraz ze złamaną nogą. Także dzięki wam wielkie. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam was, hejka.